Dziś wcielę się w postać Tarika Barkera, narkoleptycznego malarza o pseudonimie Kora i no mam nadzieję, że wyśpię się. Hej, moja dzisiejsza postać to Lucy Hardwood, która marzy o zostaniu aktorką, ale niestety na razie co najwyżej zatrudniła się w knajpie jako kelnerka. Dzisiaj gram Tamarą Clockwise, złamaną. Pracuję w restauracji Fresco jako kelnerka. Moją fobią jest dotyk mężczyzny związany z przeżyciami z przyszłości. Zobaczymy, co się będzie działo na sesji. Przyjechałeś na wakacje. Można tak powiedzieć. Tak naprawdę nie wiesz, co u ciebie znaczą wakacje i kiedy one tak naprawdę występują, bo pracujesz cały czas. Chciałeś odpocząć, dać odpocząć głowie. Pytanie, czy jest to możliwe w twoim przypadku? Przywykłeś do najlepszych restauracji w Nowym Jorku. Także to, gdzie się teraz znajdujesz, jest dla ciebie czymś nowym. Mimo, że bywasz tu raz na jakiś czas, to i tak nie możesz do tego przywyknąć tak naprawdę. Siedzisz w tak naprawdę jednej z, można powiedzieć, jedynej takiej miejscówce w mieście Poughkeepsie. Jest to kawiarnia, restauracja. Zamawiasz głównie kawę. To by pasowało. Jest duży ruch. Jest to sobota. Około godziny 18. Czarna kawa. Zero mleka, zero cukru. Okej. Słyszysz gwar. Dookoła jakieś dwie pracownice. Jedna trochę starsza, jedna trochę młodsza. Widzisz, że ta starsza raczej ogarnia, co się dzieje i jest dość spokojna. Ta druga, nawet jej chyba nie spotkałeś wcześniej. Może to jest jakaś nowa pracownica. Próbują ten chaos ogarnąć. Ty za bardzo nie zwracasz na niego uwagi. Mimo, że tak właśnie się dzieje dookoła, to zamykasz się w swoich myślach. Jako, że jest na tyle, powiedzmy, późno, nie jest wyjątkowo późno, na pewno będę brał leki i przepiję to kawą na wszelki wypadek. Bo jeżeli chcę podejść do tego jak do wakacji, to zdecydowanie muszę się odciąć od tej nagminnej senności. Więc tabletka, kawa, no i w sumie jeżeli tylko będzie szansa, to dolewka kawy, jeżeli to jest taki typowy diner. Okej. Popiłeś sobie tę tabletkę, ale zanim zaczęła działać... Do tej pory słychać było gwar. Nagle zapada cisza. Nie zwracasz na to zbyt wielkiej uwagi, po prostu poddajesz się temu. Zaczyna być słychać tylko taki szum statyczny. Przynajmniej tak ci się wydaje. Czy ja w jakikolwiek sposób wiem, co może się dziać? Możesz się domyślać. Mhm. Okej, czyli... Aczkolwiek nic nie możesz w tym momencie z tym zrobić za bardzo. Jeżeli bym tylko mógł, to próbuję się rozsiąść tak, żeby nic nie rozbić, nic w żaden sposób nie postrącać. Po prostu, jeżeli mam paść, to żeby paść w taki w miarę kontrolowany sposób. Jasne. Masz wrażenie, jakby wszystko dookoła zwalniało. Tak powoli, stopniowo, coraz wolniej, jakby ludzie zatrzymywali się w pewnym momencie, aż w końcu wszystko gaśnie. Czujesz się, jakbyś był zawieszony gdzieś. Nie masz oparcia nigdzie. Co w sumie w twoim przypadku i w przypadku twoich snów może być dość dziwne i niepokojące, bo zazwyczaj masz je bardzo rozbudowane, bardzo barwne i wiele się w nich dzieje. Może na razie, Mateusz, rzuć sobie dwiema dziesiątkami na koszmary. Jasne. Miałeś tam jeszcze plus coś, czy tylko to? Nie, tylko to. No. 7. Czy 1? 1 mi wypadło i 6. No to musisz rzucić na wyjście w garść.
Najważniej ten sen cię tak przytłacza, bo jest tak niespotykany, że... Nie, właściwie na tym etapie to już koszmar przejmuje całkowicie nade mną kontrolę. Okej, okay, czyli po prostu nie możesz się w ogóle wyrwać z tego i jesteś, zaczynasz się pocić. Możliwe, że dostajesz jakiś drgawek, jak... No, to musi być na pewno świetny widok z zewnątrz. Dobra. Godzina mniej więcej koło 18, 19. Generalnie wieczór, sobota. W barze Fresco. Ruch jest dość spory, bo jest sobota i jest wieczór. Rok 2022, 17 września. Tamara, pracujesz tutaj już od jakiegoś czasu. Wiesz, jak takie soboty zazwyczaj wyglądają. I masz na przyuczeniu nową pracownicę. Czyli Lucy. Co chwila słychać, że ktoś coś zamawia, ktoś coś woła. Generalnie jest rozpierdziel. Jako, że się znamy już kilka dni, Lucy pracuje u nas i pokazałem, gdzie jest zaparzenie kawy, gdzie robi się naleśniki, który stolik ma jaki numer. No to teraz akurat odchodzę od jednego stolika i podchodzę do Lucy. Lucy, stolik numer 4 i dwa razy naleśniki. Dwa razy naleśniki. Danie specjalne, dzisiejsze z truskawkami. Okej. Okay. Kawa, jedna bez mleka, bez cukru, czarna, a druga z mlekiem. Który stolik? Stolik. Lucy. Jak mam się skupić? Tu jest tak głośno. Dobrze, też podejdź do stolika numer 3, tego w rogu, ja już ten ogarnę. Nagle słyszycie. No i gdzie te moje naleśniki? Ile można czekać? To jest od tego stolika, od którego właśnie odszedłem. Gdzieś odeszłam. Nie macie pojęcia gdzie. Gdzieś po prostu w eterze. Z którego to stolika było? Gdzieś tam na lewo? Dobra, to ja... Dobra, idź do tego trzeciego stolika, ja tam zobaczę. Dobra, podchodzę dobra do tego stolika, co... Nie wiem, z której strony słyszałam. No i gdzie te naleśniki? Z truskawkami miały. Przepraszam pana bardzo, a co pan zamawiał? Naleśniki z truskawkami? Z truskawkami, no ile można czekać, ile można mówić, prosić? Dobrze, dobrze, już się tym zajmę. Za chwilkę będzie, przepraszam bardzo. Dobra. No, kiwnęłam głową, odwróciłam się i poszłam do kuchni. Nie wiem, jakieś takie okienko, nie? Okay. Gdzieś tam kątem oka też zauważacie przy którymś stoliku, mimo tych wszystkich wrzasków. W sumie rzuć sobie na przykład, co tam można było rzucić? Na percepcję, bo masz pewnie wysoką. Na percepcję mam. Także rzuć sobie na to. Dziewięć razem? Tak. No dobra, no to idziesz robić dalej naleśniki. Tak, no ja jeszcze idąc do tego okienka, gdzie, żeby porozmawiać do naszych kucharzy, do Toma, gdzie te naleśniki, to też było chwilę temu zamawiane, zerkam kątem oka, czy Lucy idzie faktycznie do stolika numer 3 wziąć zamówienie. Lucy, rzuć sobie też na to samo. Okej. 18. Wow. 9,63. Czy to ja dobra. Ciebie poduczam, czy ty mnie? Więc tak, Tamara, najwyraźniej już cię tak to wszystko stresuje z jakiegoś powodu, mimo że pracujesz tutaj długo. Nowa pracownica też ci daje popalić i no, nie zauważysz, co się dzieje dookoła. Tylko to, że ktoś coś czegoś chce i że trzeba obsłużyć w pierwszej kolejności tych, którzy o to proszą i popędzają cię, nie? Lucy, zauważysz, że przy jednym ze stolików pewien czarnoskóry mężczyzna po prostu zasnął. I już jest w takiej fazie snu, że zaczyna nim troszkę telepać. W takim razie zerkam przez ramię, czy na pewno Tamara nie patrzy, że nie pójdę w tę stronę, co trzeba. I jednak mijam ten stolik numer 3 i ostrożnie podchodzę do tego czarnoskórego mężczyzny. Jak patrzę na niego i szturcham go lekko, tak wierzchem dłoni. Tak, pytanie, czy to szturchnięcie jest wystarczające, żeby cię obudzić?
To jest dobre pytanie, bo bardzo mi nie weszło. Bardzo ci nie weszło na ogarnięcie się we śnie, mm-hmm. nie? Nie reaguje. Właściwie to nawet się trzęsę, więc to już zaczyna wyglądać jak ruchy padaczkowe. W tym momencie ewidentnie Lucy zaczyna trochę panikować. Proszę pana, proszę pana! I tak zaczyna mocniej trzepać jego ramieniem. Zaczyna jej się ręka trząść. Dobra. Lucy, rzuć sobie na działanie pod presją. Może jakoś mimo tego, że dobra. Sytuacja cię stresuje, może przemówisz do niego i akurat cię usłyszy i się obudzi. 12. Czy ja mam cię brać w garść? Budzi się. I łapie cię za rękę. Okej. Okay. Zestresowany. Co się dzieje? Przepraszam. Lucy się tak krzywi trochę. A w porządku? To z panem wszystko okej? Okay? Tak. Leki jeszcze nie zaczęły działać. Przepraszam. Czy to na pewno... Proszę mi wybaczyć, ale czy to na pewno dobre miejsce do przebywania, kiedy pan jest w takim roztrzęsionym stanie? Tu jest hałas. Stresowo. To nie jest sytuacja, w której... Przepraszam. Czy mogę prosić więcej kawy? Tak, w porządku. Lucy się szybko odwraca. Ja całą resztkę po prostu wypiję. Ja to widzę, że jakiś facet zaczepił... Możesz sobie rzucić na percepcję jeszcze raz. Myślałam, że nie będzie żadnego rzucania dzisiaj. 12. Zauważasz, że twoja pracownica nie poszła tam, gdzie powinna? Nie do stolika, o który ją tak. prosiłam. Ale w kuchni komuś spada talerz. Mhm. I to zaczynam przez to okienko. Znaczy siłą woli, bo dźwięk zwrócił moją uwagę. Zerkam. Nie, wszystko w porządku. Już się tym zajmuję. Jakiś tam kucharz. Tom, stolik siódmy już czeka na te naleśniki z truskawkami. No, już gotowe. Za ile? Już? I podaję. Dobrze, to ja jeszcze na szybkości zaniosłem do tego pana, który tam zwraca uwagę, że czeka te naleśniki. Przepraszam jeszcze raz, smacznego. Dziękuję, nie ma sprawy. Kiwnęłam głową i podchodzę do Lucy. Na tego pana z kierunku. Dzień dobry, czy wszystko w porządku? Tak, już teraz tak. Ja pójdę do kawy. Potrzebuję więcej kawy. Tak, pójdę zrobić. Jeszcze zachodź ten stolik trzeci. Tak, oczywiście. Czy tu można palić? Nie, przepraszam pana bardzo, ale trzeba wyjść na zewnątrz. Dobrze. To jeszcze chwilę poczekam. Dobrze. Lucy, to ja pójdę po tą kawę dla pana, tak? Kawa? Czarno-biała, mleko, cukier? Bez mleka i cukru. Dobrze. Proszę, ogarnij ten stolik trzeci. Już chwilę tam czekamy. Pan na pewno dobrze się czuje? Tak. Nie, wszystko w porządku. Ciężko to wytłumaczyć. Taka choroba. Zdarza mi się od czasu do czasu zasnąć. Niezbyt przyjemne, wie pani, ciężko zdobyć prawo jazdy, za duże ryzyko i... no i alkohol też nie pomaga, właściwie nic nie pomaga. Kawa jest dobra. Kawa i tabletki. Podstawowa dieta artysty, prawda? O, artysty? To może ja skoczę po tą kawę i będę wdzięczny. Sama się zakłopotałam, bo zwykle nie rozmawiam z klientami o ich prywatnych sprawach czy życiu. Po prostu jeszcze raz kiwnęłam na Lucy w stronę tego stolika i poszłam do kasy, po prostu nabić tą kawę i powiedzieć, że ją zrobić z ekspresu. Dobra. Coś jeszcze robicie w tym czy ja miejscu? Cokolwiek pamiętam z tego snu? Tak. Wszystko. To są tylko te doznania, o których mówiłaś, tak? Okej. Okay. W takim razie biorę nawet serwetkę i po prostu zaczynam po niej mazać, żeby była cała ciemna. No to jest jedyne, co mogę zapamiętać jako
to całe uczucie. Po prostu biała serwetka powoli zaczyna robić się ciemna od grafitu. Dobra, Lucy, co robisz? Podchodzę do tego stolika trzeciego, żeby zebrać zamówienie. Jak to u ciebie wygląda z tym obiektem pożądania? Co musisz zrobić? Przy każdej nowej osobie. Po prostu rzut. 13 chyba? Tak, bo tu nie ma żadnych bonusów stąd. Dobra, to 13. Okej. Okay. Podchodzisz do stolika, widzisz młodego chłopaka. I ewidentnie patrzy na ciebie wzrokiem dość pożądliwym. No ale też bez przesady, nie, że chciałby ci coś tam... Dzień dobry. Dzień dobry. Co dla pana? Czy ja chciałam coś zamówić? Przepraszam, jest pani taka ładna, że zapomniałam, co chciałam zamówić. Dziękuję. Niestety mnie nie można zamówić, więc jednak jakby pan coś wybrał. Oj, szkoda. Sernik? Dobrze, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. Lucy tak się obejrzała na niego przez ramię i poszła do kuchni po sernik. Coś? Ja czekam na kawę nerwowo po prostu. Dobra. Dalej szkicowanie. Jak będzie kawa, no to wypić jak najszybciej, wyjść, zapalić i chyba najwyższy czas wracać do siebie, bo jest coraz trudniej. Ja podchodzę do kasy, nabijam na konkretny stolik kawę. Bez cukru, bez mleka, czarna. Z ekspresu robię, szukałem sobie tam kawałek ścierki przez ramię i niosę na malutkim spodku. Nie pada. Dobra. No to nie, u mnie cały czas ręce trzęsą się i bardziej to wygląda jak festiwal parzenia się kawą niż picia. Wypijesz kawę? I na pewno będę chciał wyjść zapalić, żeby się uspokoić. Ale przynajmniej tak sobie wmawiam. Dobra, więc tak. Zgiełk nadal. Słychać. Macie wrażenie, że napływa coraz więcej ludzi. W którymś momencie ty widzisz coś podobnego, co widziałeś przed chwilą. Czyli zaczyna się robić ciemno. Okej, okay, czy jestem w stanie jakkolwiek zareagować teraz? Wszystko cichnąć. Wy też to widzicie. Wszystko dookoła robi się wolniejsze. Jakby ludzie działali na wolniejszych obrotach, jakby kaseta się zaczęła po prostu zwalniać. Tak jakby film, wiecie. Rolka zbyt wolno puszczona. No. Aż robi się, no. Czy ja mogę się ruszać normalnie? Okej, to jest coś nowego. Zaczynam się rozglądać i w sumie bardziej, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, doświadczać, szukać czegoś dziwnego albo czegoś, co nie pasuje do układanki. Poza tym, że sama układanka jest średnio zepsuta. Że pewne dwie kobiety, jedna cię obsługiwała, też jakby wygląda, jakby nie wiedziała, co się dzieje. Wyrzucam papierosa i wchodzę do środka. Czy my się poruszamy w normalnym tempie i tak, wszyscy tylko dookoła? I wy wszyscy widzicie, że coś jest nie tak. Aczkolwiek ja to opisuję tak, jakby to było wszystko wolno się działo, ale to się podziało bardzo szybko. Zauważyliście to na parę sekund. A, czyli to już teraz jest normalne? Nie. Nie, dalej jest. Teraz jest jeszcze gorzej. Biorę kolejną tabletkę na wszelki wypadek. Wchodzę do środka. Ja też się tak rozglądam, widzę, że... Macham po prostu przed twarzą. Ja się odsuwam. Widziałem, że się jakiś pas zbliżył, ten, którego obsługiwałem. Też się rozglądam, czy tylko ja widzę, że on i Lucy. Jesteśmy jakby zmieszani, a wszyscy jakby kontynuują swoje tam czynności, nie jedzenie czy picie kawy. Znaczy wy się poruszacie z normalną prędkością, a oni jakby coraz wolniej i robi się coraz ciemniej. Lucy, tak? Co się dzieje? Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. Lucy chaotycznie odkłada ten sernik na stolik tego gościa.
Czy już przestajecie my? Słyszeć to, co się dzieje dookoła. Słyszycie tylko siebie nawzajem. I wiecie, jak czasami jest coś takiego, jak w snach spadacie, to czujecie coś takiego. Taki dyskomfort. To jest takie ciągnięcie. No. Czy ja mogę wypuścić na przykład tacę z rąk? To nie wiem, czy kogoś obsługiwałem, miałem możecie, tacę. Tak, no. Z rąk i takiego chcę upuścić. Czy będzie spadać z normalną prędkością, czy po prostu... Spada powoli. Co tu się dzieje? Rzućcie sobie wszyscy na weź się w garść. Przede wszystkim pytanie, dlaczego wy mówicie? Znaczy, czy mnie słyszycie, czy nie słyszycie, ja ruszam ustami, bo chcę coś powiedzieć. Tak, rzut, rzut plus siła woli. Mhm. A 15. 16. 20. Z jakiegoś powodu, może życie was tak doświadczyło, że mimo, że robi to na was wrażenie, to zachowujecie zimną krew i... Ja to traktuję totalnie jakby, to jest sen, musi być sen, nie ma innej sytuacji, znaczy nie ma innej opcji, żeby było inaczej. Po prostu się rozglądam, nie wiem, próbuję jakiejkolwiek interakcji z innymi. Mhm. A najbardziej mnie dziwi, że w końcu ktoś mówi w śnie. Więc ja bardziej po prostu chodzę i obserwuję, tak jakbym się rozglądał po muzeum. Pytanie, czy to jest już ten etap, gdzie nie słychać, nie słyszymy nic oprócz własnych głosów, tak? Słyszycie własne głosy, ewentualnie jakieś takie... Własne głosy, czyli Lucy i tego pana tak. Słyszę, tak? Słyszycie się normalnie. Dobrze. To, co dookoła jest takie niezidentyfikowane, to jest jakiś szum i no i to ta ciemność, która się pogłębia coraz bardziej. W takim razie myślę, nie wiem, czy jakiś instynkt macierzyński odpalił, czy po prostu taka troska o moją nową pracownicę. Podbiegam do niej, łapię za rękę. Lucy, wszystko dobrze? Tak, znaczy ze mną tak, ale ze wszystkimi innymi. No tak jeszcze nie było. Zbieram pierwszą lepszą serwetkę i zaczynam szkicować rzeczy. Ja trzymam Lucy za rękę. Może jak wyjdziemy stąd? Nagle robi się zupełnie ciemno. Ja jeszcze, jak się zrobiło ciemno, to jeszcze bardziej kurczowo ścisnęłam Lucy za rękę. Mhm. Robi się tak ciemno, że po prostu nie ma opcji, żeby cokolwiek zobaczyć, ale to na kilka sekund. Halo? Potem... Halo? Tamaro, ten facet też normalnie się porusza. Ja tu jestem, spokojnie. Co się dzieje? Proszę nie podchodzić. Nawet nie wiem, gdzie iść. Pojawia się trochę światła, ale nie macie pojęcia, gdzie jest jego źródło, tak jakby... Po prostu ono materialnie istniało, bez źródła światła. Ciężko stwierdzić, gdzie jesteście. Czy ja widzę swój nadgarstek? Mhm. Patrzę na zegarek, widzę normalnie numery? Tak. Okej, to jest problem. Więc tak, rozglądacie się. Pomieszczenie nie wygląda jak normalne pomieszczenie. Nie ma ścian, nie możecie wyróżnić, czy to są ściany, gdzie jest podłoga, gdzie jest sufit. Wygląda bardziej jak jakaś jaskinia, ale też nie do końca, bo trochę te wszystkie, no ciężko powiedzieć ściany, ale otoczenie wygląda jakby żyło, jakby było anatomiczne, jakby było trochę z mięsa, trochę z żył. W końcu zmienia się tak, jakby, no już przestaje się aż tak bić i ruszać i mlaskać. Usłyszycie te takie ruchy, jakby właśnie przekładanego mięsa. Przestaje się aż tak bardzo ruszać, robi się czarne. Nadal jest anatomiczne, widać takie prążki. Czy ja to skądkolwiek kojarzę? Możesz kojarzyć ty. Mhm. Mam ci powiedzieć skąd? Trochę się domyślam, ale możesz powiedzieć. Nie wiem, coś na kształt gigerowskich rzeczy. Mm-hmm. Jasne. Czyli połączenie, taka biotechnologia, że tak powiem. Z jednej biomechanika. Strony. Biomechanika. Mm-hmm. No tyle to przeraża, ten widok. Dalej trzymający Lucy za rękę, w sumie w panice. Wyciągam ołówek, którym zapisywałam zamówienia i nie wiem czemu, jak nóż, żeby... Tak, gdyby cokolwiek miało z jakiejś tej
Czy ja to widzę? Mięsnej ściany wyskoczyć. Aha, nie, czy cokolwiek. Okay. Ja po prostu no. Tak, nie wiem, co by sobie zrobić, gdzie jestem. W międzyczasie widać też, że pojawia się dym, też nie wiadomo skąd. Znaczy albo dym, albo mgła. Ciężko zidentyfikować. Coś takiego, po prostu taka zawiesina, która nic wam nie robi. Dobrze, spokojnie. Nikogo nie ma poza wami, jest tylko wasz odwiedź. Wiem, że to zabrzmi bardzo źle. Ale widywałem to, może nie konkretnie to, ale widywałem to miejsce. To pan to przyniósł? Co to jest? Czy wyglądam jak ktoś, kto jest w stanie przenosić całe światy? Jak się skąd wydostać? To musi minąć. Lucy, ty miałaś takie coś kiedyś? Nie, w życiu. Ja też doświadczałem tego tylko sam. Tabletki dzisiaj w ogóle nie działały. Byłem pewien, że to sen. No ale co to za miejsce? Pan mówi, że to doświadczał, to widział. Gdzie my jesteśmy? Ciężko to nazwać. Niech pan spróbuje. Limbo? Jakieś miejsce, w którym znajduje się podświadomość. Tak próbuję sobie to tłumaczyć zazwyczaj. Nic złego nie powinno się nam dziać. Przynajmniej do tej pory nigdy się nie działo. Może nam też się to śni, Tamaro. Może to mi się tylko to śni. To ja nie, jesteśmy tylko razem. Sobie. Jesteśmy tu razem, ale... Ciężko ustalić cokolwiek. Ciężko ustalić, kto jest tutaj obserwatorem, więc... Po prostu obserwatorem, osobą, która śni, osobą, która... Z czyjej perspektywy to oglądamy? Ja mogę być pewien, że to mój sen, pani może być pewna i pani może być pewna, że to jest halo! Wasz sen. Wypuśćcie nas! To nic nie da. Nagle mgła znika i to, co było właśnie takie czarne, gigerowskie, nagle znowu się przekształca w to ruszające się mięso, takie ruchy robaczkowe i w ogóle. I słyszycie, może ciężko to nazwać krokami, ale można to nazwać właśnie takim mlaskaniem w rytmice kroków. Coraz głośniej. Staram się od razu patrzeć w tamtą. Ja się obracam z tym ołówkiem. Co to jest? Ktoś jeszcze tu będzie? Nikogo nie powinno tu być. To znaczy poza mną i tym, co mogę spotkać. Czyli ktoś może tu być. Coś może tu być. Może tu być, a teraz już nie mam pojęcia, jakie są reguły. Coraz głośniej słychać. Zacznijmy od tego, że z mojej perspektywy to wy jesteście tutaj na gapę. Może schowajmy się, Lucy. Gdzie? Nie wiem, jest jakiś taki kawał mięsa, za który można się schować, tego ktoś... Chociaż nie chciałbym się zbliżać. Ewentualnie możesz się wcisnąć w to mięso. Absolutnie nie mogę tego zrobić. Bardziej tego bym się bała niż samych tych kroków. Ja będę czekał tylko, żeby zobaczyć, czy to będzie tak, jak do tej pory było, że coś, co się pojawia, ignoruje mnie, po prostu rzeczy się dzieją, czy zwróci na mnie albo na moje towarzyszki uwagę. Mhm. Siłą rzeczy po prostu... Dalej trzymam Lucy za rękę i jakby zaciągam ją za tego gościa, który mówił, że poniekąd wie, co tu się dzieje, że za nim stajemy. Ale omijając go jakimś takim, może nie dużym łukiem, ale po prostu dobra, nie ma szans na przykład złapać, nie odbije. To rzućcie sobie na percepcję, w sensie na obserwuj sytuację. Osiem. 14. Okej. Okay. Lucy, mimo że jesteś za Talikiem, Talik masz na imię, prawda? Zauważasz, że w jednej z tych ścian coś jakby zaczyna się materializować powoli? Okej. Okay. Pokazuję na to palcem, takim jakby lekko ręka mi się wciąż trzęsie. Proszę pana! Tam? Czy ja dobrze widzę coś? Czy pan wie, co tam się może dziać?
Tam, na tej ścianie, tutaj. Czy jestem w stanie jakkolwiek to objąć rozumem? Spojrzeć przez iluzję? To jest cytat dosłownie z tego, co mam na karcie. Chcesz na to rzucić sobie? Chciałbym. Żeby stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nie? W tych kategoriach, o których mówiłem. Dusza, tak? No. 12. Wydaje ci się, że jest, że może być troszkę inaczej niż do tej pory i że może być to prawdziwe. Dobrze, w takim razie nerwowo sprawdzam, czy mam za paskiem broń. Masz. Okej, okay. To po prostu. Czy ja to widzę? Znaczy, czy widzę jego broń, czy nie? Jestem ja jej nie wyciągałem, ja tylko dotknąłem się w okolicach lędźwi. Ale już wszyscy zauważacie, no skoro Lucy pokazała, że coś wychodzi z tej ściany, jakby się, nie wiem, rodziło. Z drugiej strony, skąd te kroki? Może jest coś poza tym pomieszczeniem? Ale no, widzicie... Zanim powoli podejmiecie jakiekolwiek decyzje, albo stwierdzicie cokolwiek pochopnie o mnie, mam przy sobie broń. Pistolet. Zbladłam. Że nie znam gościa, wie gdzie, mniej więcej wie gdzie jesteśmy i jesteśmy w jakimś mięsnym pomieszczeniu. To jeszcze teraz mówi mi, że mam broń, także już całkowicie spanikowana, nogi mi się trzęsą. Ja jak to broń? Broń do obrony. Nie do robienia krzywdy ludziom dookoła, spokojnie. Tamaro, trzymajmy się go. Niech pan idzie pierwszy. Powoli po nią sięgnę. Ołówkiem wskazałem. Wyciągam broń. Przy okazji, jak już ją pokazałem, że mam i odbezpieczyłem, celując w stronę tego czegoś, na wszelki wypadek. Mam na imię Talik, ale możecie mówić Kora. Lucy. I wcelowuję się. Tak. Dobra. Więc widzicie, jak już to coś pokazuje swój kształt. Wygląda jakby góra mięsa na dwóch bezkształtnych nogach, bez rąk, w sumie bez głowy, jakby był sam tułów, albo głowotułów, jak u pająka. Bryła. Taka bryła. Czy jakkolwiek da się zobaczyć, czy jest tam, są oczy? Nie ma oczu, ale ewidentnie wie, w którą stronę iść. Idzie w naszą. Idzie w waszą stronę, idzie w sposób taki nieskoordynowany, tak jakby go coś bolało, w sensie to coś, jakby to coś było w bólu wielkim. Tak się poruszało, jakby kilka klatek na... tak klatkuje, nie? Mhm. Czymś. I bardzo powoli idzie. Zatkajcie uszy. Puszczam rękę Tamary. Zatykam uszy. No to rzuć, czy strzelisz. W sensie, na czy przemoc? No, na przemoc. Dobrze. 3. Naprawdę? Ja nie potrafię walczyć ani trochę. No, generalnie próbowałeś celować. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja to bardziej dalej podziwiam. Mhm. Znaczy próbuję zapamiętać każdy szczegół, a to, co robię teraz, to jest bardziej, żeby uspokoić pozostałych, że próbuję jakoś się przyłożyć do tego, żeby to się przestało ruszać. Generalnie nie trafiasz. Trafiasz po prostu gdzieś obok w to pomieszczenie. I tam, gdzie trafiłeś, zaczynają wychodzić takie małe robaczki z tej ściany. A to nie zwróciło w ogóle uwagi na to, że był jakiś huk. Idzie sobie dalej. Jest coraz bliżej. Omijamy to? Siłą rzeczy i tak słyszałam. Obydwie słyszałyśmy, że był wystrzał, ale zobaczyłam, że nie trafił Talik. I z tej ściany zaczęły wychodzić jakieś robale. Zaczynam piszczeć po prostu.
Czy to jakoś reaguje na mój krzyk, bo na ten wyszczał, nic jakby ignorowało? W ogóle nie. Robi kilka kroków na bok, czy będzie szło w moją stronę. Przez chwilę jakby zastanawiało się, jakkolwiek można to ująć, że się zastanawia, w którą stronę iść, ale idzie tam, gdzie wyczuwa największy ruch. Mm-hmm. Czyli w twoją stronę. Mogę to odciągnąć. No, ale co my zrobimy same? Czy są jakieś wyjścia, przejścia? Nie widzicie żadnych wyjść. Tak? Co robimy? Nie powinniśmy się... Nie, zresztą nie możemy się rozdzielać, ale... Może jeśli... Będziemy stali po różnych stronach tego pokoju, to... Unikniemy tego przez jakiś czas. Jest powolne. Po prostu zmieniajmy pozycję. Czy ja jestem w stanie... psychicznie podejść do tego? Możesz sobie rzucić. Na siłę woli? No, na przykład. No, byś się w garść po prostu, nie? Czy ja byłabym w stanie się zorientować, że to coś kieruje się w stronę największego ruchu? 15. To ty jesteś w stanie podejść? Praktycznie z przełożenia chciałbym to strzelić. Mhm. Możesz sobie rzucić na percepcję. Pytanie, czy to domyśliłam się, czy no, jeszcze, jak ci wejdzie, to się domyśliłaś. Na percepcję? 17. No to jesteś w stanie się domyślić. To może pytanie, czy ty już po prostu poszedłeś? Tak bym chciał zrobić. Może, mimo, że ja zacząłem coś mówić? W momencie, kiedy jakby poczułem się na siłach, żeby w ogóle podejść, to tak zdecydowanym krokiem po prostu, jak z szywaczem z przyłożeniem. Więc strzeliłeś. Nie musisz rzucać. To się rozpadło. Rozpadło się na miliony tych małych robaczków, które widzieliście przed chwilą. Są czarne. Trochę takie smoliste. Takie smoliste czerwie, tak bym to nazwała. Rozpierzchają się po pomieszczeniu i wchodzą w szczeliny pomiędzy to mięso i od razu, jak się to stało, pomieszczenie znowu zmieniło kształt na ten czarny gigerowski i pojawia się mgła. Dobrze, czy po pierwsze zabezpieczam broń i tak, żeby widziały, odkładam ją z powrotem, chowam? Dobrze, czyli są jakieś fazy. Kiedy całość się rusza, możemy spodziewać się jakiegoś zagrożenia. Ja jeszcze przed tym, w sumie jak podchodziłeś, nie spodziewałem się, że wystrzelisz. Nawet nie podniosłem sobie rąk, żeby zatkać uszy. Domyślam się, że Lucy chyba to samo. I teraz tylko... cichnie mi piszczenie w uszach. A! Przepraszam. Odszedł! Działałem pod presją. Ciężko to inaczej nazwać. Fuj, te robaki. To jest prawdopodobnie najmniejsze zmartwienie na tym etapie. Brzydliwe. Źródło mgły, cokolwiek. Światło. Nie macie pojęcia, skąd jest światło i skąd jest mgła. Dalej jest to samo mięsne pomieszczenie, tylko teraz pojawia się mgła, czy coś się zmieniło? Pojawia się mgła i jest takie, jak było wcześniej, jakby zastygło. Czyli lekko zastygło, jest bardziej czarne i takie matowe. Już czy nie, przy dotyku jakkolwiek reaguje? Nie. Czy patrzycie wszyscy w tym samym kierunku w tym momencie? Zapewne tak. Ja właściwie rozglądam się, szukamy... za gościem, który wyszedł z pistoletem i teraz piszczy mi w uszach. Dobra. To rzućcie sobie wszyscy. No powiedzmy, że na percepcję dalej, na obserwuj sytuację. 12. 14. 19. Coś chyba słyszysz za sobą. Obracam się panicznie. Widzisz postać. A! Krzyczę i... Totalik! Weź się w garść. Nie masz minus jeden do weź się w garść? Mam plus jeden z tego, czyli wychodzi na sam rzut kości. 20.
Wow. Bardzo dużo musiałaś w życiu przeżyć, że mimo wszystko jesteś w stanie zachować zimną krew. No ja też się pewnie odwrócę, tym bardziej po tym, jak teraz mi piszczy w uszach. Odwracasz się? Tak. Lucy nie piszczy, nie krzyczy, ale po prostu widać, że cały czas się trzęsie. Dobrze, to co stoi za nami? Teraz już przed wami. Okej. Okay. Słuszna uwaga. Tym razem jest to postać bardziej ludzka. No właściwie wygląda jak człowiek, ale macie wrażenie, że nie ma ani jednego włoska na swoim ciele. Przynajmniej na tych elementach, które widzicie. Widzicie całą głowę, widzicie nagi tors. Jak spojrzeliście na głowę, mieliście wrażenie, że to mężczyzna. Rysy wskazywałyby na to. Ale piersi przypominają kobiece. Skóra jest tak blada, że aż niebiesko-zielona, podkrążone oczy. Ubrana jest w jakiś... Ubrana albo ubrany. Nie macie pojęcia, czy... Ubrane. Tak, ubrane. Nie macie pojęcia, czy ma płeć. Ubrane jest w coś przypominającego lateks albo skórę czarną. Na brzuchu ma rozcięcie. I skóra jest jakby tak rozpostarta i przyszyta z szywkami na bokach. Naciągnięta. Naciągnięta, tak. Czy jakkolwiek reaguje na nas? Po prostu stoi. Na pewno patrzy na was. Ale macie wrażenie, że nie ma w ogóle mimiki. W żaden sposób nie reaguje twarzą. Po prostu stoi. Czy widywałem takie postacie? Myślę, że mogłeś. Jak tylko zauważyłam, że znam jakaś postać, to odskoczyłam. Dalej, nie wiem, czy za talika. Ja chyba już mimowolnie też zrobiłem krok do tyłu. Odskoczyłam, żeby się oddalić od tej postaci. Tym bardziej, że teraz, mimo tego, że do tej pory jakoś pewniej się czułem, bo zakładałem, że to sen, to za dużo interakcji, nawet jak na mnie, i będę podchodził ostrożniej. Też obserwuję w takim razie. Ja się cały czas chowam za Tamarą, ale po chwili jakby tak wychylam się lekko i mówię, czy to jest przyjazna istota? Nie wiem. Zawsze były neutralne. Nie wiem. Na tym etapie nie wiem już nic. Czym jesteś do cholery? Nie mów tak, może ty nie uprzejmie. Co jak zdenerwujesz? Zazwyczaj nie słyszały, jak mówię. Zazwyczaj nie reagowały, nie reagowali. Ja tylko patrzyłem. Ale jak mamy reagować na to? Przecież to jest nienormalne. Mówiłem przeczekać. Po prostu przeczekać. Prędzej czy później powinno wrócić do normy wszystko. W porządku. Tak bym tego nie nazwał. Ale tak. Może ktoś coś rozpylił w knajpie. Może czegoś się napiłyśmy przez przypadek, prawda, tak, Tamara? Tak. To na pewno to. Na pewno musieliśmy... Pamiętasz wczoraj? Mieliśmy dzień przed datą ważności. Ten sternik. Na pewno to on. Już nam się to wydaje teraz. Was pojebało, prawda? Naprawdę zrzucacie to wszystko na sernik. Ja to w sumie już mi nogi wysiadły, kupnęłam sobie i tak łapię się za włosy. Tak, za chwilę nam przejdzie. Pewnie, jasne. Jeszcze podchodzę do tej postaci. No i pewnie to też jest sernik. Podać sernik? Już w tym momencie jestem bardziej wkurzony niż spanikowany. Nic sobie z tego nie robi, po prostu patrzy na was. Faktycznie, sernik tutaj też nie. Jakby ta postać czekała, aż się wygadacie. Po prostu stoi. No dobrze. Także Lucy, nie mamy się co martwić, to jest na pewno po prostu jakieś zapalenie żołądka. To nie możesz się dziać naprawdę, prawda? Prawda.
zapalenie żołądka, sernik, kawa doprawiona. Pewnie, że tak. Oczywiście. Dobrze. To co? Chwila na oddech i czekamy dalej. No tak, no jak każde zapalenie w końcu przejdzie. Dobrze. Lucy nie spuszcza wzroku od jakiegoś czasu z tej istoty. No sobie kłócam, ale podniosłam wzrok na mimowolnie na tą postać. Ja wyciągnąłem broń, sprawdzam, ile mi zostało amunicji, tak przeliczam. Ona po prostu patrzy na was. Nie będę strzelał. Nie będę strzelał. O, tylko. Nagle słyszycie. Jakby czekała na moment, kiedy będzie słyszalna, że tak powiem. Nie słyszycie, znaczy nieznacznie otwiera usta, kiedy mówi. Ledwo w ogóle widać, że to ta postać mówi. I mówi tak. Nie lękajcie się. Nie jesteście tutaj bez powodu. Każde z was zasłużyło po 100-kroć na wszystko, co was tu czeka. I mimowolnie wszyscy spoglądacie nagle na otoczenie, głównie dlatego, że zaczynacie słyszeć coś z każdej strony i widzicie, jak z każdej ze ścian zaczynają wyrastać pulsujące czarne kokony, takie smoliste, jak wcześniej te robaki. Rosną i rosną. Już nie patrzycie na postać, bo po prostu odruch bezwarunkowy. Patrzycie na to, co się dzieje dookoła. Z kokonów coś kapie, też jakby smoła. Rosną coraz bardziej i macie wrażenie, że aż w końcu zaraz pękną. I oczywiście pękają. A z nich zaczynają wypadać jakby miniaturowe wersje ludzi, mające może z 10-15 cm wysokości, ale nie są to dzieci. Proporcje mają idealnie dorosłego człowieka. Płeć ciężko stwierdzić z takiej odległości, czy mają w ogóle płeć. Zachowują się tak, jakby nic się nie stało. Po prostu sobie siedzą, leżą, jak już wypadną. Chodzą, patrzą się. Ta istota tam jest dalej. W takim razie nie mam pytania. Jak już wszystkie te kokony popękały? Dużo ich jest? Bardzo dużo. Nagle jakby zza was przylatuje ptak, który jest nienaturalnie duży. Widzieliście takie okazy, ale... W sensie to jest realny ptak? Realny ptak, ale realny. Nienaturalnie duży. Coś jak jeżyk, jaskółka. Aha. Takiej wielkości. Jest normalnie w takiej wielkości. W sensie to jest normalnie mały ptak, normalnie który tutaj jest ptak? Z jakiegoś powodu wielki. Tak. Jest wielki, jest może jak pół normalnego człowieka, czyli jak pół ciebie powiedzmy. Okay. Przylatuje bezszelestnie, w ogóle nie słychać, że nadleciał. I zaczyna zjadać tych ludzi. Czy on, jeżeli przyleciał, to skąd? Gdzieś zza was. Macie wrażenie, że się bardziej zmaterializował, niż przyleciał skądś. Możliwe, że też wyszedł z pomiędzy ścian. Powtarzam jeszcze raz. To jest sen. To musi być sen, bo brakuje tu logiki. To musi być sen. Prawda, Lucy? To musi być sen. Owszem, śnimy go razem, co jest troszkę dziwne, ale to... Nie mam pewności, że w ogóle tu jesteście. No to tylko sen. Już nawet was nie proszę w tym momencie o weź się w garść, bo cały czas widzicie, że dzieją się dziwne rzeczy. Ja tylko co jakiś czas sprawdzam zegarek. Widzę normalnie cyfry. To mnie niepokoi. Tak się wydaje, przynajmniej. Czy ja mogę zapalić? Wyciągam po prostu papierosa. Palicie? Ja zapalę.
I jak tak patrzycie, że ten ptak społyka tych ludzi, a ci ludzie sobie po prostu nadal jakby nie mieli świadomości w ogóle, co się dzieje. Staram się to zapamiętać. Lucy się odwraca zupełnie plecami. To nie, ja podziwiam tak, jakbym był na seansie w kinie dosłownie. Papieros i rozglądam się, żeby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. No i... No tak, po prostu patrzę, czekam. Trwało to może kilka minut. Nagle oślepia was ostre światło. Na chwilę, bo potem już widzicie, że jesteście zupełnie gdzie indziej. Ja tylko sprawdzam, czy są dalej. Są. Jesteście już w pomieszczeniu, w którym możecie wyróżnić ściany, podłogi i sufit. Aczkolwiek wszystkie te elementy pomieszczenia wyglądają tak samo. Są idealnie białe. Tak jakby one same dawały to światło, ale skąd samo światło się bierze, nadal nie macie pojęcia. Jak panele. Takie panele świetlne. Wygląda to trochę tak, ale też nie do końca. Po prostu jakby to światło było odbijane cały czas pomiędzy tymi, jakby po prostu taka pułapka świetlna. No dobrze. I nic w tym pomieszczeniu nie ma poza wami. Jest sterylne. Jest dużo? Powiedzmy, jak to pomieszczenie, tylko może wyższy sufit. Powiedzmy, no sufit może mieć 2,80. Zmienia się. Długi sen. Paradoksalnie może być bardzo krótki. Ale... Jeżeli w czymkolwiek możecie mi zaufać... Mówiłem pani. Mam pewną chorobę. To narkolepsja. To co pan zasypia? Właśnie. Dzisiejsze dawki tabletek nie zadziałały. Zasnąłem i znalazłyście mnie przy stoliku. Ty mnie znalazłeś, prawda? Przepraszam, że mówię na te. I tak, to może być wyłączenie się na kilka sekund, kilka minut. Choć może nam się wydawać, że przeżywamy tutaj całe życie. Brzmi to strasznie, ja wiem, ale wszystko potem wraca do normy. Nie no, Lucy, mi się dalej wydaje, że to musi być po prostu jakaś halucynacja po tym jakimś zatruciu, czy czymś. No, obiec i sobie też do kawki zadośmy ten sernik. Kamaro, nie! Kali, Kora, ja... Obojętnie, przyzwyczaiłem się. Czyli to zawsze były twoje sny, tak? Tak. I to jest choroba. Tak. Czy to możliwe, że w jakiś sposób, na przykład po prostu poprzez dotyk, byłyśmy w stanie też doświadczyć tej choroby? To nie jest choroba zakaźna, to jest problem neurologiczny. Czyli na to nie ma logicznego wyjaśnienia, no trudno. Mówimy o snach, tu nic nie jest logiczne. Okej. Okay. Sprawdzam, która jest godzina. 21. Która jest? I pytam. Pokazując. Widzę? Widzisz zupełnie inną godzinę, czyli widzisz trzecią rano. Która jest? Trzecia. Jest 21. Jesteśmy we śnie. Widzicie, jak ja sobie od was skłócam i zacząłem się śmiać. Czyli? To zabawne, że wy w moim śnie się kłócicie między sobą, nie ze mną. Mamy powód, żeby się kłócić z tobą? No nie. Czyli śnimy wszyscy naraz, to świetnie, będzie można to opisać potem dla jakiejś gazety albo dla innego programu, zarobimy na tym dużo pieniędzy. Ty nie wiesz, czym się zajmuję w życiu, prawda? Nie wiem. Maluję. Maluję to, co mi się śni. Dlatego tak w miarę spokojnie podchodzę do wszystkich tych sytuacji. Mam to co najmniej raz na noc. Bardziej albo mniej, słabiej albo intensywniej, ale to powraca.
I to jest tematyka moich obrazów. To nie są beznadziejne szkice przypominające dziecięce bazgroły jak u Alabara. To są zdjęcia tego miejsca. Okej. Strok 22. Tak. Czyli... Tego możemy być pewni. Czyli skoro wy jesteście w moim śnie, bo to musi być sen. Ja pamiętam, że oglądałem kilka dobrych lat temu taki film Incepcja i to jest chyba tak, że albo żeby się wybudzić, musisz spadać skądś, albo umrzeć we śnie. Czy możesz do mnie strzelić? Nie. No ale jesteś w moim śnie, musisz robić to, co ci mówię. A widzisz, żebym to robił? To może... Rozglądam się, oprócz tych białych ścian, sufitu, podłogi, nie ma nic w tym pokoju. Czy mogłabym sobie zrobić możesz krzywdę? Możesz sobie... Wiecie, no, wydaje ci się, że nie ma nic, ale możesz rzucić, żeby sobie zbadać bardziej. Nie wiem, ja jestem przekonana, że to jest sen. To musi być sen, przecież nie może być inaczej. Skoro tak lubisz filmy Nolana, to stałeś z ołówkiem. No dobrze. W sumie tak chwilkę się zastanawiam. A może... I sobie w nogę wbijam ten ołówek. Z pełnym pędem. Dostajesz lekkie obrażenia. I krwawisz. Możesz sobie zaznaczyć. Czyli mnie to boli, czuję, krwawię, tak jak w prawdziwym życiu. Tak. Dalej jesteś tam, gdzie jesteś. W filmie to było oko. Czy to... Co? Czy to nie jest sen? Jest. Z mojej perspektywy nic się nie zmieniło. Powtarzam, ja naprawdę nie wiem, czy wy istniejecie. To zrozumiałe na swój sposób. Więc właśnie. Podchodzę do tych ścian i sprawdzam, czy da się cokolwiek nacisnąć, cokolwiek na nich wyczuć. Czy patrzysz tylko na ściany? Ściany, posadzka, wiadomo, że będę gdzieś tam tupał. Patrzę na sufit i jeszcze mimowolnie uciśnij sobie te rany jakoś. Jakoś tam naciskam, nie mam żadnego doświadczenia, ale nawet nie wyciągam tego ołówka, bo... Przewiąż choćby tym mundurkiem, czy cokolwiek tam macie na sobie. Ile masz w rozumie, a ile w percepcji? Ja? W rozumie 0, w percepcji plus 1. No to na percepcję sobie rzuć. 9. Idealnie gładkie ściany. Lucy, pomóż mi. Co się dzieje? No z tym ołówkiem, nie wiem, mam go wyciągnąć? Lepiej nie. Nie wyciągaj. Nie, mam jakiś fartuszek. To sobie go ściągam i sobie owijam dookoła tego ołówka, żeby chociaż trochę zatamować, ale boję się go wyciągnąć, żeby sobie jeszcze bardziej nie zaszkodzić. Znaczy, no, nie leci jakoś bardzo, no, boli bardzo, bo to jest udo jednak. Nie wszystko, ciało jest spanikowane, więc... Dobrze. Ktoś jeszcze bada? Ja bym chciała. No, to ja też się rozglądam. Skoro, percepcja albo rozum. Skoro to nie jest sen... Ciebie. Chwila. Nie macie jakichś... 17. Dobra. Nie macie jakichś super umiejek? Mam, ale nie do tego. Ja jestem drobiazgowa. Znaczy mogłabym użyć ryzykanta, żeby uniknąć ciosu samej siebie w ołówku. No to nie. To nie działa. Ja nie będę próbował sprawdzać, czy one mnie znają, ani... Nie wiem... Z jednej strony jestem przekonany, że to sen, ale z drugiej strony nie jestem przekonany, że to sen, więc nie mogę dodatkowo zapamiętywać szczegółów, których nawet nie widzę. Jestem też desperatem, ale nie wiem, czy to jest wielka trudność. Macanie ścian. Patrzysz na sufit. I widzisz rysę, ale tak bardzo regularną rysę. Taką po prostu prostą kreseczkę.
W takim razie wcześniej widziałam, że Talik ogląda ściany i podłogę i wszystko. I szturcham go delikatnie łokciem, tak żeby go nie wystraszyć. Patrz, coś zauważyłam. I widzę Teresę, tak? Ona jest regularna, jakby ktoś to zrobił skalperem. Tak wygląda. Ona jest na suficie. Na suficie. Nie jestem w stanie tam się wybrać. Sam nie. Podsadzić którąś z was? Sugerowałbym ciebie. Tak, bo ona ma sobie ołówek. Dobra, zróbmy to. No to splatam ręce i próbuję podsadzić. Gdyby cokolwiek się działo, mów, puszczę. Dobrze. Okej. Okay. Jesteś pewna? Jakoś stąd musimy wyjść. Ja nie mam zamiaru tu zostać. Ja też nie chcę, ale... Nie znamy go. A znasz to miejsce? No dobrze, masz rację. Spokojnie. Dotrwamy do samego końca i wtedy wszystko wróci do normy. Przynajmniej u mnie. Dobrze. W takim razie podstawiam stopkę. Podnoszę Lucy. Dotykasz tej rysy? Tak. Dobrze. Więc gdy jej dotykasz? Widzisz teraz już, że to nie jest jedna rysa. Tylko jest taki kwadracik. I on się wstępuje do góry. Wkładasz tam rękę do środka? Po prostu jest przestrzeń, nie? Słynne ostatnie słowo. Co tam masz? Tamara... Ach, wsadziłaś ten ołówek do uda. Dać ci zapalniczkę? Tak, tak, może być. Podaję zapalniczkę. Powoli podstawiam ją coraz wyżej, odpaloną. No i widzisz, że jest coś, co możesz stamtąd zabrać. Wygląda jak duża kostka. Taka, tylko większa. Zabieram. Biorę ją do ręki. Wygląda jak kostka Rubika, ale nie ma kolorów. Ma ułożoną jedną ścianę, tak jak tutaj. Nie ma kolorów, zamiast tego ma inne faktury. Które najbardziej czuć, bardziej czuć pod palcami niż widać. I jak tylko je dotykasz, nagle ciemność. Znowu jesteście zupełnie gdzie indziej. Tym razem, jak tylko dotykasz tej kostki, rozglądacie się, wnętrze wygląda bardzo znajomo, ale coś jest w nim nie tak. Wygląda jak fresko. Tylko takie w półmroku. Wygląda jakby było od lat opuszczone. Odchodząca farba, lekko przepruchniałe drewno. Niektóre ściany już sypiące się, tynk na podłodze. Bałagan trochę... Zapach stęchlizny, można powiedzieć. Powoli odstawię. No i oczywiście nikogo Lucy. Nie ma. Chyba nie jesteśmy już w tym Kansas, w którym byliśmy. Wróciliśmy, ale... Spóźniliśmy się na zamknięcie. Myślisz, że to wciąż sen? Ta sama metoda. Sprawdzam godzinę i... Pytam. 22. Znaczy, ty widzisz 22. Mhm. Lucy? Widzisz 4. Nie wiem. Tak. Myślę, że to jest sen. Dalej myślę, że to jest sen. Więc skoro to jest sen, dlaczego ja czuję ból? To dobre pytanie. Ale powtórzę się. Nie wiem, czy istniejecie. Jak nie istniejemy? Przecież
Nawet obsługiwalibyśmy pana. Jak... fresko. Tutaj, przy tym stoliku. Jaki byłby problem, żeby mój umysł zrobił dokładne kopie tego, jak wyglądacie, jak się zachowujecie? Nie cierpię filmów Nolana. Wydaje mi się, że łatwo byłoby mi nadać komukolwiek taką cechę. Czyli my jesteśmy po prostu wymysłem? Dla mnie tak. No ale przecież ja wszystko pamiętam. Chyba jak tydzień temu Lucy przyszła do nas z dokumentami. Zatrudniliśmy ją. Pamiętam jak jeszcze wczoraj wieczorem tuliłam swoją córeczkę Aleksandrę. Nie mam o tym pojęcia. Równie dobrze... To dlaczego ja to pamiętam, skoro jestem wymysłem? Możesz mi mówić, co tylko chcesz. Z mojej perspektywy naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, czy masz córkę, syna, męża... Nic. Możesz mi opowiedzieć każdą historię, jeżeli za chwilę wylądujemy z powrotem w otwartym fresko, to nie zdziwię się, jeżeli zapytasz, czy dolać mi kawy. Poza tym, dlaczego ja w ogóle próbuję ci to wytłumaczyć? To też nie ma sensu. Lucy? Co to jest? Co to jest? Tylko zrezygnowała po prostu... Nie wiem, co się dzieje. Jak kostka Rubika. Jedna ściana jest ułożona. Pytanie, czy to oznacza... Znowu staram się analizować coś, co pewnie i tak nie ma sensu. Umiesz układać? Umiecie układać kostkę Rubika? Pokaż. Już nie ma żadnej ściany. Mhm. Nic się nie stało. Tak jak mówiłem. Absolutnie nic. Może trzeba ją ułożyć. Czy mogę sobie na coś rzucić, żeby spróbować ułożyć tą kostkę? Nie za bardzo. To tak nie działa. Jeśli nie umiesz ułożyć, to... Losowością... To za duże liczby. To znaczy pytanie, czy Tamara potrafiłaby to jakoś ułożyć przy pomocy czegokolwiek? Ja nie potrafię, nie za tego się pytam. Raczej nie. Czyli tam ładnie. Zostajecie w tym pomieszczeniu? A jest możliwość wyjścia? Tego nie wiesz, dopóki nie sprawdzisz. Aczkolwiek są drzwi i okna. Dobrze, czyli ustalmy i podsumujmy. Umiesz układać? Nie, ale widziałam, jak kiedyś ktoś robił jakiś taki trik. Jedna, druga. Ale nie mogę go sobie przypomnieć. Dobra. To jest fresko. Zakurzone, wygląda na zamknięte, od dawna opustoszałe. Czy można myśleć, że to jakaś mroczna przyszłość? Zerkam na miejsce, gdzie siedziałem, nikogo tam nie ma. Podchodzę do drzwi wejściowych. Ja też wychodzę. Otwieracie drzwi. Więc. Widzicie nicość połączona z jakimiś takimi, połączoną z takimi wirami, które mają wrażenie tylko wizualne. Nie czujecie żadnej energii od tego. Wiry, które jakby tylko wyglądają i no wirują, ale nie wciągają, nie czuć żadnego wiatru, niczego. Ale macie, znaczy czujecie, że po prostu spadniecie w nicość. Czyli są jakieś wiry, które są tylko... Jest punkt. Tak jakby fresko było zawieszoną kostką właśnie gdzieś w przestrzeni. Czy jak Lucy
bawi się dalej, czy tam trzyma tą kostkę z jedną siłą, która była ułożona, a teraz coś tam kombinuje, czy cokolwiek teraz by się zmienia? Nie. Okej. Okay. Co gdybyśmy wyrzucili tę kostkę? Halik. Wrzuć sobie. Mhm. Na. Albo na badaj, albo na obserwuj sytuację. Bo chodzi o to, żebyś sobie coś przypomniał, coś skojarzył. U mnie dusza jest najbardziej rozwinięta, ale no to chyba percepcja, tak? No. 15. Ewentualnie w sumie możesz też spójrz przez iluzję. Też jeżeli by mi to spójrz pasowało. Przez iluzję, no to... No to dużo. 17. Okej. Okay. A propos dużych ptaków zjadających małych ludzi. Mhm. Okej, okay. W sensie wyglądało to tak. Mhm. I to jest która zmiana miejsca? Trzecia czy czwarta? Mięso? Czyli piąta, szósta. Okej. Okay. To nie ma sensu. Pomyślałem. To jest. No dobrze. Mówisz coś na ten temat? Nie, szczerze to nie. Kompletnie nie. Ja się przyglądam, wiesz, jakby wiem, o co może chodzić, że chodzi o obraz tego konkretnego artysty, ale Konkretny obraz, ale nawet jeśli to nie pamiętam tytułu. To nie ma znaczenia. Mm, okej. Okay. W tym przypadku. To poza tym elementem nie pamiętam, co było jeszcze na obrazie. Ja mam pytanie. Czy... Bo ta kostka przypomina kostkę Rubika. Tak, tylko zamiast kolorowych naklejek ma... Faktury różne. Czy ja mogę sobie zerknąć na ten obraz? Możesz. A czy działa tak samo jak kostka Rubika? Czyli da się wypiąć segmenty z niej? Nie bardzo. W takim razie nie mam pytań. Szukuję z jakimś ptakiem. No to ja wiem, który obraz. Znaczy są dwa obrazy tego artysty, które przedstawiają ptaka jedzącego ludzi. Wy widzicie, że Talik nad czymś zaczyna tak... Coś tam się dzieje w głowie. Coś, jakieś trybiki pracują i czegoś szuka w głowie. Tam jest brud na stołach, prawda? No. Zaczynam rozrysowywać tron, na nim siedzący człowiek ptak w koronie okrągłej, zjadający małe postacie i kompletnie nic mi to nie mówi. A wyciągam telefon i dzwonię do Dominika, czyli mojego byłego chłopaka. Masz telefon przy sobie? Tak. Pragniesz mnie. Nie działa nigdy. Albo słychać bełkot. Nie łączy, nie ma zasięgu, więc nic nie słyszę. Okay. Pomijając to, że miałeś dość spory problem, żeby w ogóle znaleźć ten telefon, wybrać. Jako, że jestem roztrzęsiona? No, tak ci się wydaje, że dobrze jest to. No co, tylko mam telefon. No i co, macie jakiś pomysł? Coś z tą kostką? Cokolwiek? Nad czym ty nie myślisz? Ułożymy jej. Próbuję sobie przypomnieć, skąd kojarzę symbolikę ptaka jedzącego ludzi. Tamara? To rzuć na rozum albo percepcję. Hererias... Bosch? Bosch. Właśnie. Ale co? Widzisz to, co Talik sobie rysuje na tym brudzie. Masz wrażenie, że poza tym, że widziałaś tego dużego ptaka jedzącego ludzi, to widziałaś też to gdzieś wcześniej. Możliwe, że gdzieś we fresko. Ale nie potrafisz sobie przypomnieć dokładnie gdzie.
skoro pracujesz tam chwilę... Co macie na ścianach? To raczej kojarzę, co jest na ścianach powieszone, mimo że to nie zwracasz na to uwagi, ale jeżeli bym się skupiła, to mogę sobie jakoś przypomnieć, nie? Dlatego, że ci weszło w połowie, nie wiesz, w którym dokładnie miejscu, ale wiesz, gdzieś, że gdzieś coś tam takiego było. Mogę sobie coś więcej przypominać o tym? W tym momencie nie. Jakiś rzut na tym pomógł? Widzę, że się zastanawia i rozgląda. Co wisi we fresko na ścianach? Tak patrzę na te tam bazgrze, po tym brudzie, po tym stoliku. Mamy taki obraz właśnie, coś takiego, co... Inaczej, czy są tutaj, jak w każdej obrzydliwej knajpie, plakaty Marilyn Monroe, Elvisa i innych nieżyjących gwiazd? Czy macie jakieś reprodukcje? No kilka mamy, ale... Albo chociaż wydruki. Chwila. Sprawdźmy. Kojarzę, w którym miejscu to jest, ale nie kojarzę dokładnie, co jest na tym obrazie, tak? Wiem, znaczy, na której ścianie to... Nie, nie kojarzysz na której ścianie. Mniej więcej kojarzysz, że coś takiego gdzieś tu mogło wisieć. Skoro to miejsce jest materialne, to może rozejrzyjmy się. No to każdy obraz po kolei, ja podchodzę i przesuwam po kolei i patrzę po obrazach. Nie wiem, czy są rozbite szybki, czy coś, ale sprawdzę po kolei, gdzie to mogłem widzieć. Jesteście w głównym pomieszczeniu, w jadalni, nie? Mhm. To tam nic nie znajdujecie, jak na razie. Czy szef ma jakieś biuro? No, ma taki mały gabinecik, ale... I tak teraz się nie obrazi, jeżeli tam wejdziemy. Nikogo tu nie ma. Sprawdźmy to dla świętego spokoju choćby. Skoro cokolwiek podpowiada mi obrazy. No dobrze. Lucy, mimo że krótko pracujesz, też możesz kojarzyć. Mogę spróbować rzucić? Na percepcję? Może czy... być. Okej. Okay. 16. Z jakiegoś powodu kojarzysz, że duży ptak jedzący osobę, jakiś taki, wygląda jakby był kawałkiem, fragmentem obrazu, wisi idealnie nad kibelkiem w toalecie. Muszę iść do łazienki. Dobrze, no skoro potrzebujesz, to... Nie, chodźcie ze mną. Nie o to mi chodzi. Obraz. Przecież w łazience wisiał jakiś... To było, znaczy... Faktycznie, masz rację. Znaczy, to nie było całe? Dobrze. Chodźcie. Sprawdźmy to. Tam się kierujemy. Ja też idę za Lucy. Idziecie do łazienki, tak? Mhm. Normalnie drzwi wszelkie właśnie w samym lokalu działają i przechodzicie do kolejnych pomieszczeń. I chodzicie do toalety. Faktycznie jest tam fragment obrazu ziemskich rozkoszy. Widzicie fragment, na którym tak ma w dziobie człowieka, wystają mu nogi z dzioba. To jest jako obraz w kibelku. Tak. Alright. No dobrze. On jest jakkolwiek oprawiony? On jest na czymś? Jest oprawiony po prostu w ramę. To jest taki właściwie słaba reprodukcja taka, że no jakby plakat oprawiony w ramkę. Mm-hmm. Nie, no to jest bardzo mały fragment całego obrazu. Mm-hmm. Właściwie to jest tryptyk, jeżeli dobrze pamiętam, nie? I niekoniecznie jest w tej wielkości, no. Nie? Zachowanej. To sprawdzę ramę. I sprawdzę, czy pod nim czegoś nie ma. Zajmujesz obraz? Mhm. Jest to samo, co na suficie. W tym jasnym pomieszczeniu. To od razu sięgam. To samo. Wstępuje się kwadracik w ścianę. Bez zastanowienia. I widzisz tam przycisk. Czy ta kostka pasuje tam? Mhm. No to mamy rozwiązanie. Co tam jest? Idealnie będzie pasowało. Być może niepotrzebnie
niszczyliśmy tę jedną ściankę. Ułożenie tego zajęłoby zbyt dużo czasu. Nieważne. Wkładam. Wkładasz. Zasuwa się to. I wyskakuje złożoną jedną ścianką. I czy jakby... to jest ta sama, która była wcześniej? Tak. I jakby to miejsce w środku się zmienia. Nie jest, nie ma już miejsca na kostkę. Jak ją tylko wyciągnęliście, to tam się coś poprzesuwało, jakieś takie różne trybiki pochodziły. I nagle jest wajcha. Nadal macie kostkę. No i co tam jest? Coś, czego musimy użyć. Chyba. Pytanie, czy skoro... Lucy, skoro my jesteśmy tylko częścią jego wyobraźni, jego śnie, czy... Czy chcemy opuszczać ten sen? A może to wy jesteście tylko częścią mojego snu? Masz największe prawo, żeby mówić dokładnie to samo, co ja. Tak samo ty. Nie siedzę w waszych głowach. No cóż, zobaczmy, kto jest w czyim... Nie, no użyj tego, cokolwiek tam jest. Przekręcam te wajchy. Rzućcie sobie wszyscy kostkami. Po prostu? Po prostu, na razie. Dziewięć i trzy. 12. Dziękuję. 16 obie. 16. Lucy? 5. Tamara? Nie wiesz, co się dzieje. W sensie, według ciebie jest wszystko, znaczy jest w porządku, nie? W twojej głowie. Znaczy, pomijając to wszystko, co się dzieje. Wy widzicie, że Tamara w transie bierze tę kostkę. Wygląda, jakby zupełnie wiedziała, co ma zrobić z tą kostką. I układa ją, prawie na nią nie patrząc. Co się dzieje? Nagle robi się ciemno. Zawsze dobry znak. Otwieracie oczy. I budzicie się we własnych łóżkach. Co? Możesz sobie jeszcze popłakać, jak się obudziłam? Możesz. To płaczę. Ja potrzebowałem jeszcze chwili, żeby... Specjalnie zostawiłem sobie ostatni nabój. Ja też chciałem się zabić. Nie, no jak został mi ostatni nabój, to wolałem go użyć na siebie. Ale, Dobra, potrzebuję wytłumaczenia inspiracji. Inspiracji? Aha. Znaczy tak. Pomyślałam sobie o kilku takich głównych chorach kultury, że tak powiem. No, tekstach kultury. Czyli na przykład o Silent Hillu. Mhm. Mgła, zmiana faz i tak dalej. Ten potwór pierwszy. Hellraiser, wiadomo. No i Giger. Co tam jeszcze było? No i Bosch. No. Ale serio, Bosch miał kilka ptaków jedzących. Generalnie przedstawienie ptaka, no, jakkolwiek to nie brzmi, to jest symbol seksu i tak dalej. Był ten motyw, że jakbyście wyszli z tego fresko faktycznie w ten otchłań, to byście po prostu zniknęli w tym momencie. No. Potem bym wam dopiero powiedziała, że się w tym momencie faktycznie budzicie. Czy mogliśmy wcześniej skończyć? Mogliście.
To było wszystko snem, więc nic tam nie miało za bardzo sensu. Czyli jeżeli faktycznie mnie zastrzelił, wtedy kiedy poprosiłem, to... Dla nich wyglądałbyś, znaczy jeżeli by cię zastrzelił, dla nich wyglądałabyś jako martwa osoba, ale ty jako ty... Myślę, że nie dało, że tak, spa. Tak. Czyli dobrze kombinowałeś. No. O kurde. Nie, nie, to z mojej perspektywy, no, klasyka gatunku pod tytułem, która jest godzina, nie? Jak byłem pewien, że kompletnie się nie pokrywają, jakby były gdzieś po drodze książki albo coś takiego, to też bym sprawdzał. Aha. Tak samo lustra, nie? Z drugiej strony chciałam, żeby to też tak trochę przesiąkło tym światem, żeby nie było, że to jest zupełnie sen. No. I że od razu się skapniesz, spojrzysz, wszystko szaleje do pracy. No jasne. Nie? No ale też nie zweryfikowałem tego od razu. Nie? Dopiero potem pomyślałem, no dobra, to ja sobie mogę sprawdzać zegarek, ale nie będę szalony, znaczy mogę być szalony i myśleć, że to normalna godzina. W sensie, że nie usiedliśmy po prostu i nie przeczekaliśmy na Hama, tylko faktycznie posuwaliśmy się dalej. No nie, nie, bo jakby tak czysto teoretycznie to powinniśmy przeczekać, nie? W sensie rzeczy by się wydarzały. No ale ty mówisz, że ten sen może trwać tyle, co nawet całe życie. No tak, no. No to co byśmy czekali na przykład 30 lat? Z waszej perspektywy we śnie to tak, nie? No, no właśnie. No nie, sny to jest jeden z tych tematów, gdzie ciężko zastosować jakąkolwiek logikę. I tego ja później już wyszałam, już nie szukałam żadnej po prostu reguły, tylko no dobra. To... Sernik. Najlepsze, że ja się tak przyjęłam tym sernikiem, że go sobie to zapisałam. No i tak. Dobra, a skąd data? Po prostu? Po prostu. To jest akurat przypadek zupełnie losowy. Okay. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest jakaś ważna data. No. Generalnie też nie można tego traktować zupełnie jak sen, bo jakbyście to... Jakby była kontynuacja, której dobra, nie będzie. Czy Tamara ma dziurę po ołówku? Nie, nie mam. Aczkolwiek jakbyście się wy teraz spotkali, to macie wspomnienia z tego snu. Wszyscy, więc wszyscy musieliście mieć ten sam sen i tak samo jeżeli się jeszcze raz się przytrafi, to pierwszy co? Smacznego łowiu. Smacznego łowiu. Nara! No nie, absolutnie. Ale jest w tym jakieś takie ziarno faktycznie obudzenia się i właściwie co ci się kurwa śniło przed chwilą, nie? Że... Mieliście kiedyś tak, że obudziliście się we śnie? Tak. W sensie, że to jest, budzisz się, wiadomo, to jest dalej kurwa sen? Tak. Aha, że budzisz się... Tak. Nie, że się widzicie, budzisz. Że się budzisz. Tak. Tak. To jest stresująco okropnie. Strasznie dziwne. Ja miałam kiedyś takiego bolesnego trolla. No właśnie... Co? Teraz tak się na to mówi. Nie, bolesnego trolla mojego umysłu na mnie. I to była taka mega realistyczna wiadomość, więc wiecie, sen, że się czyta wiadomość, no to mega realistyczny. A, nawet nie, że czytasz, tylko po prostu ją znasz, to jest najgłupsze. O, no, ale właśnie i ta wiadomość była, i ona była taka mega realistyczna i właśnie, że wszystko dobrze i właśnie, że dogadaliśmy się i tak dalej. I ja się budzę. O nie, ale nie tak, jest dobrze. Tak, znaczy tak, jest zaspana, po prostu sięgam po telefon koło łóżka i widzę i faktycznie mam wiadomość. I dopiero się budzę faktycznie. Ale to... Ja się tak w napięciu odbudziłam. Ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, to Tanik też to miał teraz. No. Bo no, w sumie. Ty go obudziłaś? No. A on dalej... Aha, czyli to może być w tym momencie, co Lucy budzi go przy stole. Bo tak naprawdę nie wiecie, w którym momencie się zaczął sam, nie? Okej, ma to sens. No, fajnie, faktycznie. Super. Okay. Jak tam twoja narkolepsja? No to co? Wesołego Halloween. Wesołego Halloween. Pająka nie widać było, ale nie spają. Pokaż może do kamery, która jest dobrze oświetlona. Tak, kamera, widać to? Nie będzie widać, zrobię takiego zooma, że wszystko zrobię będzie. Zooma, to jest pająk, a tutaj, jak Anita opisywała nam ptaka, który jest ludzi, to narysowałem Gordona, czy ten Gordon, nie wiem jak się nazywają. Kondor. Kondor, no też fajnie. To Kondora narysowałem. Powiem tyle, Hieronymus Bosch byłby załamany.
No. To a jeszcze było to, że mięsne ściany, to no. Bardziej Alice Madness Returns. No. To będzie pewnie BTS, a jak ja się tak powstrzymuję, żeby nie śmiać się z mięsnego jeża. Mięsny jeżyk potem. Potem był mięsny jeżyk, no. To mnie rozczuliło. Tak, w mięsie mięsny jeżyk. Dlaczego ja to robię i w ogóle nie mam świadomości, że to robię, nie? Wiesz, to jest też klasyka pod tytułem nigdy nie domyślisz się, co głupiego wymyślimy my. No. No. Tak jak mówiłeś, że ty piszesz tą historię super poważnie, dobra, w tym zobaczył jakiegoś ptaka potężnego, nie ludzi, straszne. No. A ja patrzę na Intra i to na mnie, duży ptak. I kurwa walka, ona ze sobą, ja ze sobą i walczymy. Potężna bitwa. Potężna bitwa, duży ptak. Na mnie się gimnazjum odezwało no. Wtedy. Jak to było? Fuck, a ja się podsumowałem. Znaczy nie, jak to jest? Wewnątrz ciebie są dwa wilki, jeden jest przegrywem. Drugi jest przegrywem. A drugi jest przegrywem, tylko nie wiesz, który wygra. Oh. No. Moją ulubioną wersją tego mema jest, są we mnie dwa wilki, jeden nie umie matematyki, a drugi jest debilem. No. Tak, moja ulubiona wersja. Muszą się dogadywać co jakiś. No. Właśnie, pytałam cię, Julka, czy umiesz układać kostkę? Żebyś mi nie rozjebała serca. Aha! Powiedziałam, że oni nie potrafią. Nie potrafię. Ale byś miała zonkę, jakbyś się nauczył przez noc. No, albo ja tak naprawdę mówiłem, że nie umiem tak naprawdę układać 15 sekund. To jest żart.